20 czerwca w Domu Kultury Szopienice Giszowiec podczas uroczystej gali prezydent Katowic Marcin Krupa wręczył nagrody najlepszym sportowcom. Zawsze takie dni są przyjemne, kiedy nagradzamy wybitnych sportowców naszego miasta. Bardzo się cieszę z tego pomysłu, bo on już trwa przez 15 lat i to nie ostatnia edycja, więc na przyszłość również będziemy to podtrzymywali. Jest to uhonorowanie tych, którzy ciężką pracą dochodzą do pewnych osiągnięć sportowych, a sport to nie tylko tężyzna fizyczna, sport to przede wszystkim pewna filozofia życia, umiejętność koncentracji, umiejętność działania w zespole. No i wiele można było tutaj wymieniać różnych umiejętności, które się składają na te cnoty właściwego sportowca. Taka gala jak ta jest nie tylko podziękowaniem i wyrażeniem wielkiej wdzięczności dla tych wszystkich, którzy budują sport w Katowicach, ale też pokazuje, z jaką wielką pasją, z jakim zaangażowaniem samorząd miasta Katowice i pan prezydent osobiście podchodzi właśnie do sportu w Katowicach. To, o czym wszyscy wiedzą zazwyczaj, to są gry zespołowe. Wszyscy wiedzą, że mamy siatkówkę w plus lidze, że mamy hokej w hokej lidze, w najwyższej lidze rozgrywkowej. Wiedzą, że szkolimy młodzież, wiedzą, że pną się piłkarki nożne z roku na rok do góry. Trochę mniej mówi się o tym, że wybitni sportowcy, którzy reprezentują nas na Mistrzostwach Świata czy Europy, reprezentują też kluby katowickie. I właśnie dzisiejsza impreza, takie nasze święto jest po to, żeby pokazać, że ci ludzie typu Pietrzak czy Justyna na Święty, to są właśnie ludzie, którzy reprezentują Katowice i Polskę oczywiście. W kategorii drużyna najlepszy okazał się hokejowy zespół juniorów Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Naprzód Janów. Doszliśmy do tych finałów Mistrzostw Polski, zajęliśmy tam drugie miejsce, czego chyba mało osób się spodziewało, więc zrobiliśmy taką niespodziankę. Bardzo się cieszymy, że nas doceniono. Jest to, no, jakby nie patrzeć, duży sukces Wicemistrzostwo Polski, także cieszymy się bardzo z tym. W kategorii najlepszy sportowiec Katowic nagrody otrzymali lekkoatleci Justyna Święty i Michał Pietrzak, pływak Tomasz Polewka, szpadzistka Martyna Swatowska, judoka Jakub Kubieniec, kajakarki Aleksandra Cader i Ewelina Pilarz oraz szachistka Monika Soćko. 2016 jak najbardziej udany, srebrny medal Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów, 7 miejsce na Igrzyskach, to najbardziej cieszy. Ale już jutro wyjeżdżam na drużynowe Mistrzostwa Europy, także czas na nowe cele w 2017 roku. Zawsze miło spotkać się w gronie sportowców i ludzi, którzy doceniają sportowców i sport, tak? Także bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Ostatni raz tutaj byłem 4 lata temu, także mam nadzieję, że będę częściej. W kategorii Sportowa Nadzieja Katowic wyróżniono siatkarki plażowe Natalię Ciesielską i Martynę Cholewę, pływaka Oskara Cieśle i biatlonistkę Kamilę Żuk. Na Mistrzostwach Świata udało nam się zająć drugie miejsce. Jesteśmy bardzo z tego zadowolone. Naprawdę, jadąc tam, nie marzyłyśmy nawet o tym. Dla nas to jest bardzo ważne wyróżnienie i razem z Natalią czujemy się docenione. W kategorii trener, działacz sportowy uhonorowano Marcina Frankę, prezesa Silesia Adventure Sport, pomysłodawcę festiwalu slajdów podróżniczych, organizatora cyklicznych imprez rekreacyjnych, m.in. Night Baking Katowice oraz szkoleniowca pływaków AZS-u AWF Katowice Roberta Wilka. Bardzo się cieszę w imieniu, i to mówię nie tylko w imieniu swoim, ale wszystkich naszych członków naszego stowarzyszenia Silesia Adventure Sport, że tego typu inicjatywy, które my robimy w Katowicach, które nie ściągają może milionów zainteresowanych, a są z takiej, powiedzmy, półki trochę niszowej, biegi na orientację, rajdy przygodowe, Night Bike Katowice, czyli nocne, całonocne przejazdy rowerem po Katowicach, że zostały zauważone, że ktoś naszą już 6-7-letnią pracę docenił. Myślę, że wszystkim nam, ja tu tylko jestem jako przedstawiciel, jest niezwykle, niezwykle, niezwykle miło z tego powodu. Bardzo się cieszę, że ta praca też, którą wykonujemy, bo nie tylko ja, ale również przecież to ja, tylko również inni trenerzy, pan Jakub Karpiński, pan Wojciech Sadowski, jest doceniana i bardzo się cieszę, że tu mamy takie momenty, a tak jak mówię, no to jest tak na co dzień, no to wiadomo, ciężko pracujemy, a dzisiaj należy świętować. Gościem specjalnym uroczystej gali był Maciej Zakościelny, który zaśpiewał dla przybyłych gości. Po koncercie był czas na kuluarowe rozmowy, oczywiście o sporcie. Please.